Hej, peace and love. Słuchajcie, dzisiaj jest czwartek, 7 marca. Jutro jest Dzień Kobiet. I dla kobiet mam tu taki specjalny prezent z okazji święta. Takie coś, co jest takim kostiumem bikini. Hej, witajcie, witajcie wszyscy. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że przed kilkudziesięcioma minutami odpaliłem live'a. Chciałem sobie trochę pograć na bębenku i hej, witaj, witaj, tak. Chciałem sobie chwilę pograć i TikTok mnie wyrzucił prawdopodobnie dlatego, że podkład, który puściłem, naruszył jakieś tam prawa autorskie. Więc no niestety trzeba uważać, na drugiej platformie nie ma czegoś takiego, możecie sobie puścić wszystko co chcecie, możecie oglądać telewizję, możecie oglądać mecz bokserski, tak, pogańskie rytmy, nie pogańskie, tylko kurde, podkład był objęty prawami, jeżeli mają w dupie pogańskie, Konrad, hej, witaj. Peace and love. Dlatego tu nie będę grał na bębnie. Chyba że z Kamilem, bo Kamil, jak on zagra jakąś piosenkę, to nikt nie pozna, jaki jest oryginał. Ja zresztą też. Także, no, słuchajcie. W ogóle chciałem wam powiedzieć, że dzięki tym live'om idę małymi krokami do mojego celu, live'om i filmikom. I powiem wam, że są duże szanse na to, że rewolucja anarchistyczno-pacyfistyczna rozpali się jeszcze zanim umrę. Chociaż zobaczymy. Jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy. Patryk, witaj, hej, peace and love, witajcie. Słuchajcie, przeczytam wam kanoniczny tekst socjologii złodziejstwa, Związki przyjaźni Edwarda Abramowskiego. Tekst napisany w 1897 na 2000, na 1898 rok. Wiesz co, Ewol, każdy by tak chciał, a nie każdy. No, jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy, a jak przestaniemy żyć, to już inni zobaczą, że już nie żyjemy, bo my tego nie zobaczymy. Kapibara, peace and love, witaj, miło ci widzieć. Słuchajcie, więc czytam wam ten najpiękniejszy tekst, jaki mogę wam w ogóle, znaczy jeden z najpiękniejszych. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna, najważniejsza rzecz podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym, taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Dobrze, słuchajcie, przypominam wam, mówimy o świadomości, ale w tym znaczeniu, w jakim rozmawiamy o świadomości na przykład systemów opartych o sztuczną inteligencję, jej algorytmy i systemów, które posiadają receptor, korelator i efektor. Bo w zasadzie każdy system, jaki w ogóle istnieje, ma, wiesz co, spoko, spoko.
Czuję się bardzo dobrze, bo jeszcze nie będę umierał, także przynajmniej przez najbliższych parę godzin. W każdym razie, tak jak wam mówię, ale dzięki za pytanie, Kapibara. W ogóle miło ci. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Ja w ogóle mam nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteście, macie się dobrze. Ziutku, witaj, peace and love. Najważniejszym zagadnieniem w systemie społecznym jest komunikacja. Wiesz co, Ziutek? Zdaje się, że tak, że ty miałeś taką dziewczynę tutaj i ją rzuciłeś, albo ona ciebie, tak, jakoś tak pamiętam. Coś tam, nie pamiętam, jak ona miała na imię, ale wleczony relaksik w miłym towarzystwie. Bo jesteś zdrowy chłop. Znaczy właśnie, no nie do końca zdrowy, ale dzięki wam w ogóle za miłe słowa. Hejka, łociec, tak. Pamięć, tak, Ziutek. Ale wiesz co, jak wszedłeś, to mi się przypomniała piosenka. To czarny Ziutek z killerami pod celeny idą dom, a potem Ziutek i Mundek bez celeny widzą świat spoza krat. Masz umowę z Mercedesem? Nie, drogi kolego Manfred 75, peace and love. Mam umowę z kosmiczną siłą, że będę propagował wartości hipisowskie. Ania, dzień dobry po raz drugi, kurde. Wyrzucili mnie, bo chyba dałem podkład. Jakąś muzykę i za prawa autorskie prawdopodobnie mnie wywalili. Wiesz co, Kapibara, bo mam te zatoki i kolana. Zatoki i kolana i tak, dobry wieczór, oczywiście miło ci widzieć, Aniu, tak. Słuchajcie. Najważniejszym zagadnieniem w systemie społecznym jest komunikacja. Jest ona pojęciem tak złożonym, że sama jej złożoność i podatność na błędy powoduje szereg problemów. I te problemy to jest na przykład, widzicie, wojna rosyjsko-ukraińska lub dobójstwo w Strefie Gazy, fala hejtu w internecie, problemy rolników, dżemik, te klimaty. Tak, ale wiesz, dżemik, bardziej Rysiek Rydel, bo reszta dżemu to nie do końca pacyfiści. Rysiek był prawdziwym hipisem, takim z krwi i kości, a oni to tak bardziej w stronę wieczór. Tak, widzisz, nie dało się, Aniu, bo po prostu prawdopodobnie za użycie muzyki mnie wywalili. To znaczy nie, to byłoby i tak tylko początek tego live'a, bo chciałem tak trochę rozkręcić. Tak, oczywiście. No, słuchajcie. I teraz tak. Jeżeli my analizujemy, jak problemy komunikacyjne przekładają się na sytuację społeczeństwa oraz pojedynczych ludzi, to zobaczymy, że te, po pierwsze, pierwsze co się nam rzuci w oczy, to stratyfikacja społeczna, czyli generalnie pionowe struktury zarządzania. Ale wiesz, no to epidemia to nie jest, bo zatoki to ja mam od 30 lat. Epidemia to jest coś, co się zaczęło 2 dni temu albo tydzień maksymalnie, a rzeczy takie, które są chroniczne, to raczej nie jest epidemia. Chociaż oczywiście możemy mówić o epidemii w takim szerszym znaczeniu, że na przykład jakieś warunki środowiska powodują.
Black Cat, ble, 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 to super rewol. No, punk rock jest fajny, powiem szczerze. Mimo, że jak na przykład w młodości myśmy byli wrogami z punkami, to ja w tej chwili uwielbiam na przykład Sex Pistols albo tych, kurczę, Ramonesów, nie? Sobie ich. O, widzisz, Aniu, no to kurczę, wszyscy. To jest właśnie, o, słuchaj, czyli Aniu, jest to coś takiego, co możemy nazwać znaki czasu. Exploited też, tak. Chodzenie bez czapki, tak, to też prawda. Chodzenie bez. No ja nigdy nie nosiłem czapki i na stare lata właśnie mnie się to. Tak, mnie się to odbiło. Słuchajcie, i teraz tak. Przypominam Wam to, co zawsze czytam na końcu live'a, czyli żadnej struktury systemowej nie możemy zrozumieć bez odniesienia do środowiska. I w związku z tym, słuchajcie, zaczynamy analizować trzy podstawowe rzeczy, trzy kluczowe dla teorii ewolucji. Wiesz co, tak, ale na przykład. Jak wracasz z dyskoteki albo z koncertu, albo gdzieś z jakiejś imprezy, jeszcze w młodości oczywiście to było, bo teraz to już ten. Natomiast jak wracasz i jesteś spocony, to długie włosy wręcz cię, jak są mokre, to jeszcze ci dodatkowo robią jazdę, nie? No. Więc słuchajcie, jak wam powiedziałem, żadnej struktury systemowej nie możemy zrozumieć bez odniesienia do środowiska i w związku z tym pamiętajcie, trzy podstawowe pytania. Warto przeanalizować, jak środowisko wytwarza system. Później system zwrotnie oddziałuje na środowisko. Tak. Nie, spoko. Ja mam podzielność uwagi i powiem wam, że. Ale faktycznie skoncentrujemy się. Czyli słuchajcie, środowisko wytwarza system. System zwrotnie oddziaływuje na środowisko i wzrasta złożoność wytworzonego systemu. Czyli Master of Light. Witaj. Peace and Love. Oczywiście miło cię widzieć. Słuchajcie, i tu mamy na przykład taki przykład, taki mamy pierwotną wodę oceaniczną. Ona zawiera w sobie pewne minerały i nagle w tym słynnym, tak jak w tym słynnym doświadczeniu, zapomniałem, zawsze mam kłopot z pamięcią tego chemika z lat 50., że za pomocą wyładowania elektrycznego w wodzie morskiej wytwarzają się już proste aminokwasy. Czyli widzicie, środowisko wytwarza system. I słuchajcie, tutaj mamy, ja wam to przeczytam z książki, tutaj mamy tak, że utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga odgraniczenia od środowiska nienależącego do systemu. Czyli słuchajcie, te małe drobinki aminokwasów, one już są czymś innym niż otaczająca je morska woda. I oczywiście gadamy, drogi Grambula, o ewolucji, o teorii komunikacji. I słuchajcie, ta morska woda, ta chyba 5 miliardów lat temu, ta woda, która ostygła i zaczęła się gromadzić właśnie w oceanach, jeszcze w dodatku podgrzewana od dołu przez wulkany, czyli mamy piękne środowisko do powstania życia. Dlatego w największych głębinach jest pierwotna komórka. Znaczy, to nie jest wykluczone, tak. Chociaż wiesz, no tego nie wiemy, bo z kolei na przykład wyładowania elektryczne, czyli tak zwane burze z piorunami, no to raczej do najgłębszych głębin nie dotrą. Natomiast pamiętaj, że
Możemy się, na przykład te aminokwasy zostały wytworzone w płytkich wodach powierzchniowych, a potem spływały z nurtem do głębin i tam, a szczególnie do tych miejsc, gdzie mieliśmy ciepłą wodę wytwarzaną przez wulkany. Ale słuchajcie, to nie jest wykład o teorii ewolucji, tylko mówię wam o tym, jak dochodzi do momentu, bo to jest z teorii komunikacji, czyli widzicie, bo ja nie jestem ekspertem od ewolucji, znam się na komunikacji, o w ten sposób. Czyli pamiętajcie, mamy odgraniczenie systemu, czyli wytwarzamy granice systemu. Te proste, chodzi o koncentrację przeróżnych pierwiastków. Wiesz co? Tak, ale pamiętaj, że te pierwiastki muszą, nie mogą być w stanie takim, o, rozpuszczony na przykład węglan sodu czy coś takiego, tylko to musi być już aminokwas, czyli pewne struktury, które już są, można powiedzieć, takie idące, poruszające się w kierunku białek. I te aminokwasy, one zaczynają się ze sobą łączyć, i tutaj widzicie, wzrasta złożoność wytworzonego systemu. Kiedy aminokwasy wytworzą granicę pomiędzy sobą a morską wodą, to w zasadzie już jest wystarczające, ale znaczy jest to tak, wystarczający, jest to konieczny warunek, żeby wytworzył się system. Tworzy się system, w którym tworzy się dane. To znaczy, wiesz co, Aniu, pamiętaj, każdy system jest, każdy system kompleksowy jest środowiskiem innego systemu, który jest podsystemem tego systemu. Czyli na przykład my jesteśmy środowiskiem naszej wątroby, naszego serca, naszych nerek, naszych kości. My jesteśmy ich środowiskiem, czyli nasze kości są, czy nasze nerki są systemami. Natomiast ja mówię o tym, że środowisko, znaczy wiesz co, moment, moment, bo jak tworzy się system, nie tworzy się dane środowisko, tylko oddziaływuje zwrotnie, czyli pamiętaj, tworzy się system, czyli te aminokwasy się łączą i na przykład po jakimś czasie zaczną tworzyć proste wiązania białkowe, ale one są odgraniczone od morskiej wody, bo inaczej po prostu nie mogłyby stworzyć bardziej złożonej struktury, ale jednocześnie one oddziaływują na tą morską wodę, czyli na przykład w ten sposób, że one wytwarzają już coś w rodzaju tej pierwotnej błony komórkowej, ale ja wam tylko mówię o tym, natomiast tak samo na przykład tworzy się, powiedzmy, mała grupka hierarchiczna w społeczeństwie łowiecko-zbierackim, kiedy zaczynają uprawiać ziemię. Czyli widzicie, bo w społeczeństwie łowiecko-zbierackim hierarchia, nawet jeżeli szczątkowa hierarchia występuje, jest ona funkcjonalna. Natomiast hierarchia, która tworzy się w społeczeństwie rolniczym po rewolucji agrarnej, jest to hierarchia, że tak powiem, zdeterminowana przez pozycję, czyli jeżeli ktoś zajmie pewną pozycję, to potem walczy, żeby ją utrzymać. I tutaj w ten sposób nasze społeczeństwo, wolne społeczeństwo łowców, zbieraczy, przekształca się w społeczeństwo niewolnicze, hierarchiczno-niewolnicze, społeczeństwo agrarne. I ono wchodzi też w etap rewolucji industrialnej, czyli zaczynają budować najpierw pojedyncze domy, potem wioski, znaczy osiedla, wioski i potem Billy Kid, tak jest, dzieci pachołków, tak. Andrzej Dąbrowski, witam cię, tak. Ewol, nie do końca, ale o czym mówisz? Nie do końca. Słońce pierdnie, zanim
pierdnie, Ziemia się spali. Tak, ale mamy jeszcze ze 2 miliardy lat na to, także mamy czas się, azot się roztopi, spali świat. Wiesz, Billy Kid, tak, twoje koncepcje, twoje wizje są nieco niepokojące, tak. Natomiast powiem szczerze, mnie mało mnie... nie napawają mnie lękiem z jakiegoś powodu. Prawdopodobnie są mało prawdopodobne. Tak, Natalia Wilk, pozdrawiam cię serdecznie. Hej, Putin pierdnie, świat się... Nie, no bez przesady. Dobry wieczór oczywiście, Natalko. Miło ci widzieć. Dziękuję ci za ten... W ogóle wszystkim mam... O, dziękuję, Natalko. Polityka jest tego przykładem. Znaczy, wiesz co? Polityka to w zasadzie jest tak złożonym środowiskiem i znaczy jest takim sprzężeniem pomiędzy systemami a środowiskami, bo mamy różne środowiska, bo tak naprawdę pamiętajmy, że pojedynczy system może oferować w kilku, czyli na przykład, pamiętajmy, na przykład partia, która się nazywała PSL, ona została wytworzona w środowisku rolniczym wiejskim, natomiast w tej chwili partia PSL kieruje swój program do wyborców na przykład z małych miast, czy powiedzmy niektórych części wyborców z dużych miast. Winter Wave, hej, witaj, peace and love. Benek, dobry wieczór, witam cię, Luko, dobry wieczór, Interwave, tak. Dlatego ogarnia to i to, tak zwany kaganiec społeczny. Znaczy, wiesz, Ewol, pamiętaj, że żeby stać się niewolnikiem systemu partyjnego, musisz uwierzyć w ich narrację i wtedy na przykład zaczynasz podejmować pewne emocjonalne aktywności, czyli na przykład nienawidzisz, jako PO-owiec nienawidzisz PiS-owców, jako PiS-owiec nienawidzisz PO-owców i to już jest, nie będzie wojny Winter Wave, chyba że ty się najesz ogórków i popijesz kwaśnym mlekiem, no to wtedy będziesz miał taką małą, prywatną wojenkę. Słuchaj, Luko, to jest pacyfka, hipisowski znak pokoju i miłości i jest to znak naszego dążenia do życia w pokoju i w przyjaźni między car bomba. Billy Kid, wiesz co, Chińczycy nie zgodzili się, żeby Putin takie rzeczy nawet mówił, więc Putin o takich rzeczach nawet nie mówi, bo się słucha Chińczyków, także nie wydziwiaj. Winter Wave, tak, wyjdź z tego live, jak masz się wygłupiać. Wiesz co, kapibara tu jest anarchistyczny, tu każdy, ja tu właśnie, to jest ten mój... Jakby to powiedzieć, każdy ma prawo powiedzieć, co ma ochotę. Natomiast tak, kometa Haleja spadnie w 36. No kurde, że nas wciągną. Nie wciągną nas. Ruscy walczyli z Chinami. Tak, ale to był krótki epizod. Wtedy Chińczycy dostali straszny łomot. Ale pamiętaj, że teraz, gdyby doszło do tego samego, to Ruscy by niewiele mogli po... Chociaż powiem szczerze, tak, Ruscy ciągle mają przewagę na przykład w broni konwencjonalnej i absolutną przewagę w broni atomowej. Natomiast Chińczycy po prostu nie dadzą im jeść i Ruscy padną. Tak, dopóki jesteśmy w NATO, to Putin może nam skoczyć, tylko że on nie chce się niczego nauczyć, tylko nam przeszkadza. Wiesz co, nie, wiesz co, ja ci powiem prawdę, Putin to jest taki krzyk rozpaczy niewolniczego systemu, że on się kończy, po prostu już się kończy, bo my zaczynamy się uwalniać i oni, znaczy wiesz, Billy Kid, pamiętaj, że te głowice to jest stan z końca zimnej wojny, także tak naprawdę on ma jakieś
2000 głowic. I po drugie, pamiętaj, że Amerykanie nie śpią. O, tyle powiem. Idź do komentatorki, jesteś potrzebny. Ale po co jestem potrzebny? Ja tak. To znaczy, pozdrawiam komentatorkę, ale ja chcę tu. A co się stało? Powiedz mi, nic nam Rosja. Oczywiście, że nam nie zrobi. Oczywiście. Zobaczysz w kwietniu. No w kwietniu. No. No tak, dokładnie. W kwietniu mogą nas. Wiesz, co mogą nam zrobić w kwietniu? Mogą nas obsypać kwiatami. Spineczka ma problem. O kurczę, ale co, pewnie z tym całym, no, ma problem z, kurczę, no tym takim, co imperatora wydymał na spółkę, tak? O to chodzi. Ale no kurczę, naprawdę, to takie straszne. Dobra, ja zobaczę, czy można się. Ja zobaczę, czy idzie się. Kurczę z nią. A, zaraz, bo jeżeli ona ma, to ja mógłbym na przykład. Zaraz, popatrzę, czy. Słuchajcie, nie, zaraz, to nie tak. To tu. Klasta jest. Migotka, Junrich, Jasta, Anka. To co myśl, chłopak, byle. Nie, ja widzę, że ona chyba nie ma live'a. Lęka. Rybcia, Ewcia, Goga, Moskwa. Kurczę. Słuchajcie, wiecie co? Winter. Ale przepraszam cię, no bo Mariolka. Ale co? A, no właśnie. Aha, ten. Poczekaj, bo ja mam drugi telefon. Ja zobaczę w ogóle, czy komentatorka ma. Czy komentatorka ma live'a, bo może się skończył, bo ja widziałem, że tam. Zaraz. Kurczę, wiesz co, nie widzę. Aha, o, spineczka ma. Wiecie co? Możemy tylko, nie chcemy żadnej z Wordry. Ale powiedz mi, czy to tam jest. Rosja nie może za tego, nie ma zasobów w tej chwili oczywiście. Znaczy, to nie, że nie ma zasobów kapibara. Po prostu Chińczycy się na to nie zgodzą i koniec dyskusji. Słuchajcie, powiem wam taką historię. Już był. Czekaj, kapibara, Mariolka. Ale powiedz mi, czy to naprawdę takie bardzo ważne, żebym przerwał live'a i tam poszedł, bo faktycznie widzę, że już dawno klamka zapewne nie możemy. Peace and love. Witaj, Baluń, tak. Mariolka, komentatorka ma live'a. No wiem, ale to myślisz, że to tam. A czy jak ja tam pójdę za godzinę, to będzie jeszcze. Czy za pół godziny, to będzie jeszcze coś się działo tam? Albo zatrzymają Rosję. Generał rosyjski był w Korei Komunistycznej. To. Nikt nie chce, oczywiście, jest ostro interwencja, o czym ty mówisz? To są głupoty. Total interwencja, nie. Wiesz co? Mariolka, hello. Wiesz co, no. No przecież tam jest pełno ruskich, dokładnie. Komunistycznej. No co normalne, że był, no. Gdzie miał być? Mariolka, czekaj, bo Rzeszów będzie na froncie. Nie będzie. Co pan myśli o skinheadach? Ja mam znajomych skinheadów. Kiedyś byliśmy wrogami. Zresztą w ogóle kiedyś miałem dużo wrogów. Punków, gitów, nie wiem, różnych
Mytchem kutasu W, tak. Przeszkadzać gadać głupoty, to może poczekamy, zobaczymy. Dokładnie. Wezwanie na komisję wojskową, tak. Słuchajcie, wiecie co? Ja zobaczę, czy jeszcze raz. Kurczę, no zaraz, czy. Aha, bo nie da się zaprosić komentatorki, bo konflikt przed wyborami w USA. To takie konflikty to oni tam mają zawsze, co pan mówi, ja tam tylko swoje zdanie. Hippie nie kochają pan. Kochają, teraz już kochają się. Teraz moi najlepsi kumple to są panki, bo mam mało hippisów w Rzeszowie. To zobaczymy, o co zakład żeruskie do. Słuchajcie, dobra. Słuchajcie, fajnie, my tu gadamy, gadamy, ale ja jeszcze tylko skończę, bo to jest dla mnie najważniejsze, to jest kluczowe, to jest do mojego artykułu. Czyli pamiętajcie, system wytwarza środowisko, czyli powiedzmy, tworzy się coś, czego jeszcze nie było, i to coś się otorbia, tworzy granice systemu. I pamiętajcie, granica jest operacyjnie zamknięta, komunikacyjnie otwarta, czyli system oddziaływuje informacyjnie na. Bo wystarczy, by Rosja się wkurzyła. Rosja to wiesz, tam ma dużo do wkurzania. Nie jest korzystna tylko na polski zaczęcie. Oczywiście, że nie. No jakiś przekaz. Kurczę, wiecie co? A, co za bluza. Znaczy ma przekaz taki, że w second handach są zajebiście tanie rzeczy. Chyba kosztowała 2 złote. Natomiast przekaz jest pokój i miłość, jak każdy przekaz. Winterweg bardzo w to wątpię. Tak, oczywiście. Co za głupoty. Tak. Znacie, Winterweb został chyba. Bo zwykle chciał się wypróżniać. No i teraz się już tak trochę bardziej rozwinął intelektualnie i jak się wypróżnia, to jednak oni sobie dawno wszyscy wojnę zaplanowali. Wiesz co, no, co ten znak z tyłu oznacza? Oremus to jest pacyfka. Hipisowski symbol pokój i miłość oznacza. Czyli tak naprawdę dążymy do życia w pokoju. Słuchajcie, jeszcze tylko powiem wam tak, że jeżeli środowisko wytwarza system zwrotnie oddziaływuje, to wtedy złożoność tego systemu wzrasta. Czyli widzicie, na tym początkowym przykładzie zaczyna się od tego, że powstaje jakaś tam zupa w tym oceanicznej wodzie, a potem dopiero potem dzieją się rzeczy takie jak nasze powstanie. Czyli wiesz co, no, ja przypuszczam, Ewol, że oni sobie żarty robią, chociaż ja powiem ci szczerze, jak zacząłem moje live'y, to mało kto wiedział, co to jest pacyfka. I teraz przynajmniej tyle, że jakoś przywróciłem. To znaczy nie tylko ja, bo to w ogóle jest taki trend, że hipisi wracają, bo po prostu zdrzemnęli się, już dostali łomot straszliwy od samych siebie, od życia. Tak, no, oczywiście, to przecież ja ci zawsze mówię. Ogniu, bo mieliśmy się spiknąć, ale wiesz co, ja mam tak, że ledwie się wyrabiam z wszystkim, natomiast jeżeli pisałaś do mnie, to ja raczej nic nie widziałem. Czyli nikt nas nie zaatakuje, oczywiście, niż te zielone łady. Winterwave, ja wiem, no słuchaj, pamiętaj, są ludzie, którzy mają duszę niewolnika i nic na to nie poradzisz, no. Tak, natomiast słuchajcie, pamiętajcie, że Zielony Ład to jest problem, ale problem ma to do siebie. A jaka to jest wiara, ten znak? To nie jest wiara, to jest praktyka działania, czyli dążenie do pokoju, wiesz, Łony, wiesz co, Stalker? Przepraszam cię, kurczę.
Właśnie, bo nawet parę razy w ciągu dnia przypominałem sobie o łonym, ale kurde, jakoś tak nie miałem czasu, żeby spojrzeć, co oni. Wiara w miłość, tak, w miłość i w pokój, tak. Nie, nie jestem ateistą, ale też nie jestem, znaczy jestem takim synkretycznym, takim można powiedzieć, ale wiesz co, ogniu kochany, na chwileczkę tylko, bo ja zacząłem, robimy już te live'y coraz wcześniej, zacząłem o 21 i zaraz będę kończył, tym bardziej, że jeszcze zobaczyć do Ja na komentarza. chwilę, ja tylko chcę Tak. Ciebie się mu No. zapytać, czy Tutaj, tutaj. czyste powietrze nas zabija? Że co? Czy czyste powietrze nas zabija? Wiesz co? Powiem ci szczerze, jeżeli w mieszance tlenu z azotem masz za dużo tlenu, to wtedy w ogóle jest to, wtedy zaczynasz się śmiać, zaczyna ci się robić, wpadasz w stan euforii. I jeżeli powietrze jest nadmiernie, znaczy po prostu, jeżeli stężenie tlenu w powietrzu przekracza 23, 24, 25%, to już jest to niebezpieczne i może nas to albo mocno uszkodzić, bo nawet możemy sobie spalić płuca, albo może nas w No takim. dobrze, dobrze. To teraz jeszcze jedno pytanie. Czy stopniowo, jak będą oczyszczali nam to powietrze, które będzie czyste, czy my się do niego nie przyzwyczajimy? Ale nie, Dam nie, ci, ale przepraszam, poczekaj, dam ci taki przykład. nie, nie, Himalista w górach. spoko, nie, nie. Słuchaj, bo pamiętaj, bo my tu rozmawiamy tak, jakby to było, wiesz, tak jakby to było, że liczba pi to jest 2, jeden mówi, że 2, a drugi, że 8. Nie, 1, pi 4 to i jest 7. 3, 14, 15. My rozmawiamy, my tak naprawdę kłócimy się. No tak, za gaz nie zapłacili Hitlerowi. My się kłócimy o rzeczy, które są powiedzmy na trzecim, czwartym miejscu po przecinku. Jeżeli, bo 2% tlenu wyżej, czyli na przykład 25% tlenu w mieszance powietrza z tlenem, to może być na przykład w źle skalibrowanych maskach tlenowych. Znaczy tych, co nurkowie używają, więc wtedy to może zabić. No, miałam Natomiast. przyjaciela nurka, wiem, z czym to się wiąże. No. Oglądałam też dużo filmów, jeżeli chodzi o himalaistów, to też wiem, z czym to się wiąże. Czyli to jest przyzwyczajenie się do danej atmosfery, tak? No tak. No tak. Czy my Ale byśmy się nie tylko przyzwyczaili zaraz, do słuchaj, ale czystego powietrza przyczynienia, stopniowo? bo Ale ja tylko ci himalaiści. pytanie ci tylko zadaję. Czy my, jako ludzkość, nie przyzwyczailibyśmy się do czystego powietrza stopniowo? Ale jak do czystego? My mamy coraz brudniejsze, to jak się możemy przyzwyczaić do czystego? No bo oni chcą zabronić czystego powietrza. Czyli Ale jak my co ty będziemy gadasz? chcieli. Przepraszam cię, nie, nie, nie. Zaraz, jeszcze raz. Wytłumacz mi to. Oni Było chcą powiedziane, bronić że czystego czyste powietrza. powietrze zabija, tak? Wiesz co, no. Oczywiście po przekroczeniu pewnej dawki. Znaczy, ja przepraszam, ja w ogóle źle powiedziałem. Normalne powietrze bez smogu, takie jakie jest zwykle, ono nie zabija. No Natomiast właśnie, o to mi chodzi. gdyby je. Ewol, właśnie. Oj, ale wiesz co, no chciałem cię dodać, a tu uciekłeś, nie wiem, z jakiegoś powodu. Tak. Amazonkę wytnął. A, jesteś. O kurczę, pewnie tak, pewnie Ja jesteś. nie chcę O. się z nikim kłócić. Nie, ale przepraszam cię, Dorota. Kto chce zabronić czystego powietrza? To było powiedziane w Brukseli, No jestem. że Witam. czyste powietrze zabija. W Ale Brukseli też powinna kto to ta powiedział pani. w ogóle o tym czystym powietrzu? Bo ja o czymś takim w ogóle nie słyszałem. Nasz organizm, ludzki organizm, nie jest w ogóle przystosowany do oddychania czystym powietrzem. Czy chodzi o stężenie tlenu? Tak więc nie da się. Nasze powietrze to nie jest tylko tlen w stuprocentowej konsystencji, tylko są też inne rzeczy To jeszcze. znaczy Więc. ty mnie źle zrozumiałeś. Mi chodzi 70, odnośnie do tego, co się dzieje w tej chwili na świecie.
czego oni chcą nam zabronić, bo oni twierdzą, że my chcemy oddychać czystym powietrzem. Mi chodzi o rządy, że my chcemy oddychać czystym powietrzem. Czystego powietrza nie ma od dawna, bo są spaliny i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie z tego zdaję sprawę. No to właśnie pytanie o co jest, o czyste powietrze. No, chodzi o to, że oni wprowadzają tak samo jak u mnie w UK, chodzi o strefy czystego powietrza. Tak, to jest wycofywanie silników spalinowych. Oczywiście, że tak, bo ja jeżdżąc na rowerze i tylko na rowerze, ja Ja wdycham te też. No, spaliny przyznaję ci piąteczka, ja też rower. i jadąc bez maski, a w masce, czuję różnicę, no bo czuję, co wdycham, ale nie da się wprowadzić Ja tylko bez całkowicie, maski. wiesz. No, ja akurat gębę otwieram, jak jeżdżę na rowerze, tak więc Ja muszę też. w I mi masce. muchy wszystkie wpadają do ucha, do wszystkiego. No, Nieraz miałam wypadek przez Leszku, to. mów, no, mów. Bo chodzi tutaj o te powietrze, ale to, no mówię, nasz organizm nie jest i podejrzewam, że dostałby takiego szoku nawet, jakby zaczął oddychać. Ale Wiesz, nie stanie przepraszam, się to Ewo, z dnia ja ci na dzień. powiem. Weź pod uwagę Człowiek to, że nie stanie się to z w dnia na dzień. atmosferze, w której jest większe stężenie tlenu niż 23%, to po prostu spaliłby sobie płuca. Oczywiście, dokładnie. Leszku, idąc sobie Musi w być góry, doza. też muszę sobie przystosować organizm swój do tego, żeby wejść coraz wyżej na górę, tak? Ale przepraszam cię, idąc w góry, to ty się nie przystosowujesz do zmienionej mieszanki, tylko do niższego ciśnienia atmosferycznego. Ale skład atmosfery jest dokładnie taki sam wszędzie. Wszędzie W jest Himalajach też jest taki sam? W 23% Himalajach też tlenu. Nie, nie, jest taki sam? im wyżej idziesz, tym jest mniejsze stężenie tlenu, czyli potrzeba właśnie tlenu z butli, żeby się doładować, bo się człowiek męczy. Jest Ale mniejsze nie, stężenie. przepraszam cię, Excel, Nie, bo. nie, nie, nie. Ewol, przepraszam, nie, bo tlenu masz w powietrzu dokładnie tyle samo, czyli 23%, tylko że tego powietrza jest w ogóle mniej, czyli No, no, twój no, 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 wdech dokładnie. No. jest trudniej jest ci nabrać tyle powietrza, ile nabierasz na przykład na poziomie morza. Czyli jak masz 2, 3 tysiące, 4 tysiące nad poziomem morza, masz po prostu Dokładnie. mniej powietrza, więc automatycznie mniej tlenu. Ale nie ma tak, że jest mniej tlenu, bo Znaczy, tlenu no jest może źle się dokładnie. wyraziłem. Tak, okej, Tak. spoko. No. Tlenu Człowiek jest się. 23% w tym. Mniej więcej, mniej więcej. No. Ale zauważcie to, że nigdy w życiu nikt by nie oczyścił tego powietrza tak z dnia na dzień, a jak będą oczyszczać je stopniowo, to i my się przyzwyczajimy, Ale tak ty nie jakbyśmy rozumiesz, chodzili w Himalaje. nie da się oczyścić, tak jak ty mówisz, powietrza. No, nie jesteśmy w stanie wtedy oddychać czymś takim, rozumiesz? Nie da się, nawet nie Jak ma to takiego. zrobią stopniowo, będziemy w stanie oddychać tym Ale nie, powietrzem, tak samo przepraszam, jakbyś wszedł na Monteverest. bo ona mówi o czymś innym, bo tak naprawdę tam chodzi nie o to, że będzie więcej tlenu w azocie, tylko chodzi o to, że będzie mniej dwutlenku węgla. Tylko pamiętajmy, że dwutlenek węgla to jest jakieś tam kilka miejsc po przecinku. I Dokładnie. ta wielkość tego dwutlenku Tak węgla w jak całym. liczba Równowaga, pi, no. jak to Równowaga powiedziałeś. musi być. Dokładnie. Jak? Tak jak liczba Równowaga pi, musi być, tak po więc. przecinku. No. No. Nie jest tak, jak że zawartość cukru w cukrze, tak jak tu kiedyś ktoś powiedział, tylko no tutaj nie da się oczyścić Znaczy, czegoś zawartość w takiego. cukrze, jeżeli chodzi o kupujący cukier, to jest kurde realna. To znaczy, wiesz, Tylko Ewo, przepraszam zależy, w cię, jakiej ale dzielnicy jeżeli kupujesz. przestaniemy dymić, nie, to rzeczywiście da się zanieczyszczenia wyeliminować, czyli dym z powietrza. Oczywiście, że tak. Czyli Leszku, ty jesteś za samochodami elektrycznymi, tak? Nie, ja jestem za samochodami wodorowymi. A wodorowymi? A, no to jest inny temat. Oczywiście. Okej, Nowa okay, technologia już wchodzi. No, znaczy nie wchodzi, ale okej. Okay. już. Wodorowe samochody to mogą być nawet te stare Toyoty z 93 roku, bo No już i byli wszystkie rowery robili to stare też takie mogą być badanie. zasilane na wodór, bo przecież kurde elektrykę już wcześniej wymyślili, no nie oszukujmy się. Ale słuchaj, przepraszam cię. Dorota, ja cię bardzo lubię, ale popatrz się, ja zacząłem mówić o środowisku, które wytwarza system i o tym, że jest sprzężenie zwrotne i nagle, kurde, przeszliśmy do samochodów elektrycznych. Powiem ci, że masz siłę przekonywania i Perswazji, tak, mam dokładnie.
A jeszcze przeszliśmy przez Rosję i politykę, tak więc wiesz, to Dokładnie. jest. Ale tak zaatakowali nas Rosjanie. Poszło ładnie, widzisz? Tak, takie live lubię, nie? To jest spontan tak zwany. No. Dokładnie. Dobrze. Ale ja bardzo lubię Leszka, ja z Leszkiem bardzo lubię dyskutować. My z Leszkiem nie od dziś dyskutujemy sobie. Tak, dyskutujemy, dokładnie. Dlatego ja muszę, wiesz, pewną dyscyplinę dyskusji wprowadzić, bo inaczej popłyniemy gdzieś. Fajnie jest tak pływać, natomiast jak się jednak ma pewne zamierzone cele do przeanalizowania, to jednak warto się. Czyli słuchajcie, to właśnie, skoro jesteście na okienkach, powiedzcie mi, czy uważacie, że, kurde, jak to sformułować, żeby to było takie, czy uważacie, że na przykład jest jakaś możliwość, o, nawet, dobra, Sylwia mi napisała, żebym poszedł. Słuchajcie, będziemy kończyć tego live'a. Natomiast pozdrawiam Sylwię serdecznie. Za chwilę tam dojdę. Tylko chciałbym skończyć myśl. Posłuchajcie. Jest tak, że mamy sprzężenia i te sprzężenia, o widzisz na przykład teraz Dorota, to, że myśmy wyszli gdzieś poza granicę tej naszej ustalonej dyskusji początkowo, to było pewne sprzężenie, ale ono było takie w zasadzie, nie było ono takie za bardzo agresywne, po prostu poszliśmy se tam razem. Natomiast jeżeli dochodzi do, że tak powiem, dochodzi do walki, to jeżeli dochodzi do walki, to wtedy to sprzężenie staje się sprzężeniem dodatnym, który może zniszczyć system. Słuchajcie, ja się Leszku, domyślam... ja nigdy w życiu nie będę agresywna w stosunku do nikogo. Ja mam prawo wyrazić swoje Ale zdanie. Nie, ja nie mówię. Ty jesteś akurat nieagresywna. Ty jesteś fajna, spoko. Natomiast są ludzie, tam na przykład miałem dzisiaj taką akcję, że miałem agresywnego typa na okienku i oczywiście ja mu się nie dałem sprowokować, natomiast wiem, widzę, jak to wszystko działa, jak się na przykład dzieją sprzężenia i widzisz, tu na przykład mamy też podobne sprzężenie z oczyszczaniem powietrza na ziemi. Słuchajcie, dobra, bo jutro dokończymy tą rozmowę. Przepraszam was, ja nawet jak teraz... Jak będę mogła, to jutro wejdę, jak uciekaj, nie, uciekaj, bardzo ja pozdrawiam serdecznie. Bo już Sylwia... Dziękuję za miłą rozmowę. Ja również dziękuję i... Pozdrawiam was. No trzymaj. I przepraszam, że dzisiaj wyjątkowo ten live i po pierwsze wyjątkowo zacząłem i wyjątkowo kończę, ale do jutra, hej. Czasem tak trzeba, hej, trzymaj się. Trzymajcie się.